Właśnie zwracam z pracy. Udało mi się zabrać z mamą, także to zawsze trochę zaoszczędziło mi czasu. Dzisiaj wybieramy się na koncert Moniki Brodkiej do Filharmonii Lubelskiej. Oczywiście postaram się jak najwięcej dla Was nagrać i później zrobić jakąś ciekawą relację z tego wydarzenia. Ja już prawie jestem gotowa do wyjścia. Jak widzicie, kupiłam w końcu tą sukienkę. I w niej właśnie wybieram się na koncert. To jest sukienka, jeżeli ktoś wcześniej nie widział na poprzednim vlogu z Reserved. W tym momencie myślę, że jeszcze można ją dostać, bo jak ja kupowałam, to nie było, że tak powiem, jakichś resztek, tylko cała rozmiarówka praktycznie. Ja, oprócz tego udało mi się znaleźć też taką bransoletkę, również ciemnogranatową, z takim, nie wiem jak to nazwać, brakuje mi teraz słowa, no ale nazwijmy to po prostu zawieszką. Jeszcze kilka poprawek i lecę na koncert. Jestem przeszczęśliwa, że ta trasa się odbywa i że mogłam zgromadzić tak fantastycznych muzyków na jednej scenie. Tutaj muszą być wielkie brawa. Nawet w tak dużym, rozbudowanym składzie, co nie jest przypadkowe, ale też nie jest częste, bo to jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy gramy taką rozbudowaną trasę. Ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, bo też dźwięki z płyty Clashes mają szansę zabrzmieć tak, jak zostały one wymyślone i nacieszyć, mam nadzieję, Państwa uszy. Także zacznę. Całą moją młodość, bo już jestem taka stara, ale od kiedy skończyłam 12 lat, po prawie 30, to ja ten zespół szalenie cenię, kocham i to są tylko takie chwile, kiedy sobie myślę, że kurczę, mogłabym być starsza, żeby jednak mieć szansę zobaczyć ich kiedyś na żywo. Ale postanowiliśmy wziąć na warsztat utwór tego zespołu, co powoduje ogromny stres u mnie, jak zwykle, ale kocham tę piosenkę. Try.
wróciliśmy? No z koncertu Wrotki i mamy płytę i mamy... A! I mamy podpis. Mamy podpis. I Wrotka jest taka słodziutka i mogłabym się z nią kolegować, jakby się dało. Fajowa jest. No, to idziemy teraz na piwerko. Nie, idziemy sobie dalej.